Wow. Zaczyna się. Serca z kamienia. Dziękujemy za zakup dodatku. Sugerujemy, abyś rozpoczął go tylko, jeśli twoja postać osiągnęła już 30 poziom lub wyższy. I myślę, że zrobimy to oczywiście przed znalezieniem Ciri, to jest jasna sprawa. I może przed Nowigradem albo po Nowigradzie, raczej po Nowigradzie. Zobaczymy. Ale tu będą różne zamieszania. Zaklinacz. Tak. Krew i wino, witamy. Dodatku krew i wino. Musisz najpierw ukończyć zadanie poeta w opałach. Dobra, dobra. Akurat krew i wino planuję po zakończeniu tej całej fabuły. Dobra, nilfgaardzki łącznik. Ale wiecie co? Dobra, jesteśmy już na mapie świata. Wreszcie odzyskaliśmy nasze życie. I podobno gdzieś tutaj będzie to zadanie. Ależ fajnie wygląda teraz otwarty świat, nie? Ta kamera jest przepiękna. Myślę, że właśnie niech ich wszystkich zrobimy Velen. Później Skellige, później Novigrad. Może tak. Może teraz nie Skellige od razu. Może nie Skellige od razu. Zobaczymy. Okej, prośba. Uhuhu. Sporo kłeścików będzie. Zaginiona żona. Dzikość serca. O. Co tam jeszcze dostaliśmy? Fajnie. Jest fajnie. No takie znaki zapytania to tak samo będę robił poza nagraniem, bo tu będzie tego mnóstwo, więc od razu tego nie jestem w stanie wyczyścić. Dopiero jak tu ogarniemy troszkę fabuły. No to chyba Velen, Skellige, Novigrad. Co sądzicie? Co prawda nie będzie Skellige od razu, ale to też może być ciekawie ogarnięte. O! Dobra, to jest to. Czekajcie. Bo jeszcze tutaj mamy gazetkę. Ziarno, rynku ziarna spal, drogę oświetlaj, drogę, która... Co ja mam teraz? A jeśli ktoś przeżył, wieczny ogniu, ześlij mi pomoc. Daj znak jakiś, który chronisz nas od mroku. Nie, nie podchodź, nie umiem walczyć, pomocy! Spokojnie, nie mam w zwyczaju zabijać kapłanów w potrzebie. Ale ja jestem diakonem, już od 2 miesięcy. Nie godzi się napadać na diakona na jego pierwszej misji. Zaraz. Twoje oczy, żółty pigment i te źrenice. O, czytałem o tym! Jesteś wiedźminem! Kot domowy i zaskroniec odpadają, więc na to by wychodziło. Właściwie źrenice zaskrońca są okrągłe, choć... Znaczy się, musisz mi pomóc! Będzie zaraza, jeśli wyważą bramę, wypuszczą to na zewnątrz! No i ten quest został nagrany całkiem niedawno, na potrzeby właśnie tej edycji kompletnej, więc naprawdę szacunek dla Jacka Rozenka. Niesamowite. Jak trwoga, to do Wiedźmina, co? Wydawało mi się, że wasz kościół nie przepada za mutantami. To powszechny błąd.
Dyskutowałem o tym z wykładowcą. Każdy jest zdolny do czynienia dobra. Genetyka nie ma tu nic do rzeczy. Na pewno jesteś kapłanem Wiecznego Ognia? Dobra, po kolei. Czemu uważasz, że Wiedźmin będzie umiał pomóc ci z zarazą? Poprawka z jej źródłem. W Diablim Dole, tej kopalni, prowadziliśmy od wieków miejsce odosobnienia nieuleczalnie chorych ofiar epidemii. Zdaje się, że słowo, którego szukasz, to umieralnia. Nie jestem z tego dumny, ale jak inaczej walczyć z czerwoną śmiercią? Tak łatwo się przenosi i nawet dziś bywamy bezradni. Kurczę. Jakże wam współczuję waszej bezradności. Nawet nie ma porównania z cierpieniem człowieka, którego wrzuca się do dziury w ziemi, żeby tam zgnił. Gdyby został w domu, zaraziłby rodzinę i sąsiadów. Tak czy inaczej by umarł. Kościół zrobił wszystko, by przynajmniej nikogo ze sobą nie zabrał. Teraz to nieistotne. W czym konkretnie mam ci pomóc? Solna jaskinia w głębi kopalni jest nawiedzona. Według starych akt ktoś, coś tam jest. Duch, z którego lęgła się zaraza. Nocą słychać szepty w ciemności. Banda dezerterów wymordowała niedawno chorych i zajęła Diabli Dół. Wysłano nas, żebyśmy namówili ich do odejścia, bo jeśli ktoś wyważy bramę do podziemi... Będziemy mieli tu nie jedną, a dwie Katriony. Niech zgadnę. Dezerterzy nie przejęli się ostrzeżeniem. No dokładnie. Zaatakowali moich ludzi i tylko mnie udało się uciec. Musisz mi pomóc. Zapłacę, jeśli pozbędziesz się dezerterów i tego ducha. No pewnie. Jeśli to robota dla Wiedźmina, będę potrzebował więcej informacji. Od jak dawna ten duch siedzi w kopalni? Ktoś go w ogóle widział? Pokazano mi tylko część akt. Jeszcze nie ta ranga, rozumiesz? Czytałem, że pojawił się tutaj długo po sprowadzeniu ofiar pierwszej epidemii. Kościół podjął jakąś próbę pozbycia się ducha, ale... no... sam chciałbym wiedzieć, jak się skończyła. Nie za wiele ci powiedzieli. Podobno nasi podopieczni mówili ostatnio, że duch szepcze po nocach, przyzywa ludzi do siebie, jakby błagał o litość. Straszne, nie? To wszystko, co wiem. No to teraz porozmawiajmy o nagrodzie. Skoro stawka jest tak wysoka, możemy się potargować. No, jeśli nie zażądasz więcej niż mam przy sobie. Ja szczerze nawet nie wiem, na jakim poziomie jest ten quest, więc tu może być grubo, nie? Jak takie stawki idą, po 200? Dobra, 213. Także nie wiem, czy go zrobimy, ale sprawdzimy. Zgoda. Będę musiał dołożyć trochę z własnej kieszeni, ale wierzę, że warto. Niech będzie. Zajmę się tym. I lepiej dla ciebie, żebyś naprawdę czekał tu na mnie z pieniędzmi. Oczywiście. W tej sytuacji nie mógłbym ich wydać lepiej. A, i weź ten klucz. Otworzysz nim bramę do kopalni. Niech Wieczny Ogień wskaże ci drogę. Niech wskaże. Bywaj. Wow. Oj, to chyba nie jest na nasz level. W cieniu Wiecznego Ognia. Ale wiecie co? Tutaj troszkę ten Geralt inaczej brzmi, to od razu widać. 15. Tak. Niektóre zadania mogą być za trudne na danym etapie. Każde zadanie posiada sugerowany poziom postaci umieszczone pod nazwą zadania. Tak, czyli mamy na razie 15.
No nie zrobimy tego, nie będę ukrywał, że tego nie jesteśmy w stanie zrobić, ale wrócimy do niego, nie? Wrócimy do niego i myślę, że na razie no stosy Nowigradu, kierunek Skellige, Nilfgaardzki łącznik. Ależ ciekawie. No to nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale przynajmniej już rozpoczęliśmy, przynajmniej też wiemy, na czym stoimy, nie? Ale wrócimy do niego. No to fajnie. Także ten questik będzie kontynuowany tak, myślę, że po wątku Velen. Też nie wiem, nawet do Nowigradu będziemy musieli dziabnąć. No dobra. Jak zaczynamy od początku, to tak to jest. To tak to wygląda i tego się nie przeskoczy. Bo tutaj chciałem, żeby ta seria była od początku, żeby czuć było to zbieractwo, ten gameplay, bo myślę, że naprawdę dawno, dawno nie czułem czegoś takiego, że muszę zbierać, że muszę się zajmować tym ekwipunkiem, nawet samym gameplayem, bo to było tak wszystko proste, jak macie setny level i postać tak dopakowaną, że to w ogóle nie było potrzeby nic robić, nie? Po prostu idziemy i bardziej zajmowałem się tym, żeby po prostu jakieś opcje fabularne sprawdzić, albo po prostu sprawdzić questy, sprawdzić ten świat. Natomiast gameplayowo to tak jakbyśmy grali na jakimś god mode, nie? Praktycznie wcale tym się nie zajmowałem. I tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Tu jest jeszcze ktoś. Wiedźminie! O co chodzi? Raduj się! Albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale Wiecznego Ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... Tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale Wiecznego Ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? Będę przy moście do Nowigradu. Dobra, to są stosy pogrzebowe. Można śledzić. Znajdź i spal... Natomiast czy to jest zadanko poboczne? Tak, znajdź i spal ciała, jasne. To są zadanka poboczne. Na razie łącznika dziabniemy. Ale tu jest fajne oświetlenie teraz, nie? Kurde, jaki klimat. Potęga. Klimat jest potęga. I też jeszcze, jeśli chodzi o walkę, to tutaj można się przełączyć na szybkie rzucanie znaków. To jest nowość na konsoli. I sprawdzę sobie to szybkie rzucanie znaków jeszcze. Oj. Utopiec. Dobra, i mamy coś takiego. Tak, i tu są różne znaki. Po prostu przytrzymujemy R2, nie rzucamy tego znaku, tylko wybieramy sobie dany przynależny do trójkąta, do kwadratu i tak dalej. Okej, okay. No to fajne. Rozwiąż mnie, zanim przyjdą następne! Jak przyjdą, to się nimi zajmę. A teraz porozmawiajmy sobie. Lubię wiedzieć, kogo rozwiązuję. Jan Verdun. Służyłem w 10. Mariborskiej. Daleko jesteś od swojej armii. Moja armia nie istnieje. Czarni rozbili ją w pył. Ale zanim do tego doszło, dałem dyla w las. Dołączyłem do grupy uchodźców przepełnionych, kurwa, patriotyzmem. Jak się dowiedzieli, że porzuciłem Temerię w potrzebie, związali mnie jak baleron i zostawili na pastwę utopcom. Pomogę ci. Dziękuję. Już myślałem, że mnie tu zostawisz na pewną śmierć. Panie baleron. Chciałbym się jakoś odwdzięczyć, ale nie mam nawet złamanej korony. Trudno. Niech będzie moja strata. Dzięki, Wiedźminie. Niech ci się wiedzie. Niech się wiedzie.
Dobra, doświadczenie. No tutaj musimy naprawdę levelować. Naprawdę trzeba levelować, zbierać i to jest nowość, bo tylko przy tym pierwszym przejściu, czyli jak skończyło się Krew i Wino, czyli 2016, takiego doświadczenia przez 6 lat nie miałem, więc naprawdę to jest dla mnie coś świeżego i ja się tutaj czuję, jakbym nową grę odpalał totalnie i praktycznie wszystko mnie tutaj interesuje, bo przyznam, że w takich opcjach, jak mieliśmy ponad nawet setny level, to już ten gameplay był taki, powiedzmy, nie? Praktycznie sam się przechodził, a teraz? Nawet nie mogę sobie lecieć na Skellige od razu, nie ma pieniędzy. No, trzeba walczyć o wszystko. Trzeba to wyszarpać. Myślę, że tutaj bardziej będzie czuć tą historię, nie? Tak jak jest napisana. Karczma na rozstajach. Ajajaj. Ajajaj. Ten ciężki klimat Velen. I muzyka. Dobrze. Już się ciemni. Już się ciemni. Mamy Mikela. Zaginiony brat. Nie. Dobry. Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Nieproszeni goście? Co to za jedni? Karczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. E! Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Ty kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Stawiam kolejkę. Bo co? Bo mam pieniądze. Stać mnie. Nie piję z obcymi. Jedna kolejka i już nie będę obcy, a potem każdy pójdzie w swoją stronę. Która to jest twoja strona? Jestem w drodze do Nowigradu. Jasto, kurew. Za pomyślność, moją i waszą. Do dna! Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Chodzę do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. Coś ładny pachołek, myślę sobie. Córkę pewnie ukrył. Zawsze je zdążą pochować, kurwie syny. Dureń myślał, że mnie przechytrzył. A nie? Zrżnąłem gówniarza, aż mu jucha z nosa poszła. To się stary musiał zdziwić. Wiecie co, nie jestem pewien, czy kiedykolwiek załatwiłem tą sprawę w ten sposób. Nie jestem pewien. Odnośnie Nowigradu, no to... tam pewna kobieta mieszka. Ciekawe. Dzięki, panie, żeście nie wszczęli burdy z tymi ludnicami. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się, panie, zatrzymać w moim zajeździe? Nie. A. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Hendrik. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali, nie wiem.
Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla fajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. Witajcie. Witajcie. Baron nie pochodzi stąd, prawda? Tamerczyk, ale nie stąd. Mówią, że zdezerterował. Któregoś dnia zjawił się tu ze swoimi niedobitkami. Ponoć mieli dość tułaczki. Zajął kasztel po dziedzicu i został panem na Wrońcach. Ja myślę, że jak czarni na dobre zapanują, to mu Wrońce zostawią i zostanie prawdziwym baronem. Wiecie, że podobno zrobili tam szybką podróż, ale dopiero po queście? Czemu barona nazywają krwawym? Opowiadaj. Kiedyś, jak jeszcze był żołnierzem, kazali mu zająć farbiarnię, w której skryli się czarni. Inny by pewnie zaczekał, aż głód ich wypędzi, ale baron to porywczy człowiek, więc zaatakował od razu. Czarni poddali się i baron wziął ich żywcem. Ale ktoś z jego ludzi rozwalił balię z czerwonymi barwnikami i wszystko do rzeki się wylało. Potem ludzie gadali, że rzeka spłynęła krwią, że baron wszystkich wyrżnął. Odtąd mówili na niego krwawy. Ironia losu. No, tydzień wcześniej w Małym Ostrowie baron kazał wyrżnąć wszystkich, ale o tym mało kto słyszał. Dzięki, Gaunter, dzięki. Napiłbym się czegoś. Pokaż, co tam macie. No. No, to rozumiem. Co my tu mamy? Róg dowódcy. Saper, Brygada Impera, Kawaleria i Emyr. Emyr Faremreis. To jeszcze też potrzebowałem gdzieś do jakiegoś przepisu. Oj, tą jedną. Wiśniówka, ona jest droga. Co my mamy tutaj za siodło? Odkupisz? Dobra, to możemy sprzedać. Tu mamy jakieś pierogarnie. O, nawet to by można spylić. A? Proszę, proszę. Niektóre rzeczy też można rozrzucić, nie? Tak, on już nie ma kasy, ale ja bym sobie kupił tą jedną wiśnióweczkę. A nie, bo to jest jedna. Dobra, spoko. To wystarczy. Dzięki, bywaj. Ekwipunkiem też zajmuję się między odcinkami, więc myślę, że spokojnie. A było się bez burdy. Tutaj jakieś siodło też zdobyłem za 25, więc nie jest tak źle, ale jeszcze by trzeba juki ogarnąć. No i kasę to trzeba naprawdę tutaj zdobyć, nie? Wszystko od zera. Niesłychane. Ale bardzo dużo można się dorobić na tych znakach zapytania. Tam sporo mieczy leci i to wszystko na sprzedaż, tylko żeby nie było jakieś złamane, nie? Bo w Białym Sadzie to jeszcze... Jeszcze to wszystko takie słabe było, połamane. Ale teraz tak patrząc, jak my mamy taki level, to nie wiem, czy my na Skellige polecimy od razu. Chyba nie. Więc chyba będzie po Bożemu. Velen Novigrad. Zobaczymy. Zobaczymy, ale na pewno będę się starał serca z kamienia przed zakończeniem fabuły, nie? Fabuły głównej, bo tam jest fajny smaczek i też myślę, że to jest realne, nawet levelowo, chociaż no zobaczymy, zobaczymy, bo to jest 30. Kurde, będzie ciekawie, ale na pewno będziemy próbować, bo tutaj i tak będę robił wszystko, nie? Więc może ten level wejdzie, ale zobaczcie teraz. Teraz to nasycenie kolorów jest dużo mniejsze. Inne powietrze, tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i tam mgła. Właśnie jestem mega ciekaw. Serc z kamienia. Jedziemy!
Kurde, jak tutaj taką atmosferę robią, oczywiście no na modach na PC można robić cuda, ale na konsoli to jest rewelka. To jest rewelka. Dobra, i teraz zobaczmy jeszcze tutaj inne znaki. Axie. Dobra, czyli to jest po prostu od koloru zależne, tak? Tylko, że mamy 4 przyciski. Dobra, tu jest Quen. Tak będziemy rzucać znaki, nie? Ciekawe. Lecz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła, jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, obyś odnalazł spokój. Ta nuta gonu, nie? Dobra, ale jeszcze jedna ciekawa sytuacja, bo chyba wrzuciłem sobie postać. Tak, mamy 20 minut na jedzonko, więc niech będzie. Teraz już nie będę tak tracił, nie? Co chwilę. Jest zamknięte. 20 minutek na jedzonko to są podstawy, nie? Takie większy udźwig. Nie obrabowali wsi, nie obrabowali chaty, po prostu nie byli złodziejami. Nie, oni co? Coś innego potrzebują. Coś innego. Mości Wiedźminie. Ale te znaki szybko rzucane mogą być spoko, tylko muszę się zastanowić jeszcze. A, bo tu mamy Igni na L2, tak? Dobra, czyli Igni jest L2. Dobra, Igni. Tu jest Irden na trójkącie. Quen,
akcji i art. No i fajnie. Dobra. Nigdy tak nie rzucałem znaków na szybko, tylko zawsze z wyboru. Zawsze z wyboru kołowego, nie? Torturowali go. Może coś przeoczyli. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Nie serio? Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Zamknięte. Czyli nie mamy tego klucza, nie? Dobra, już jest. Wszystko gra. Huhuhu. Tamara Stenger, córka krwawego barona. Ciekawe. Ależ dobre są te questy, ależ dobre. Tak, to jest ta skrzyneczka. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami, wioska Podgaje. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Kurde, jakby nam questy dawali. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Wiedźma. No i proszę państwa. Krwawy baron, idź do kasztelu barona. Ależ nam teraz questów przybyło, co? Teraz się zaczyna. Notatki Hendrika. Pijany wieprz. Teraz się zaczyna gra. Chociaż sporo jest takich przełomowych momentów, ale teraz to się dopiero zaczyna. No i zobaczmy, zadanka. Krwawy baron, polowanie na czarownicę. No. Może zaczniemy sobie od tego. Po kolei. I tu mamy jeszcze partyjki. Tak, mamy partyjki i zlecenia. Zaginiony brat, to na razie nie. Będziemy sobie levelami robić, tak. Levelami, najpierw troszkę fabułki, później poboczne, później zlecenia, później jakieś znaki zapytania. No. No to pewna czarownica, może coś wie. Może coś wie. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.